trzymam. Za długie są, fajnie. Dobra, dobra. Trzeba będzie nas skróć. Dobra, dobra. Spróbuj tam powiedzieć. Spokojnie. Ty, nie no. Thank you.
razem z dźwiękiem, czy nie? Podłożysz? Nie, podłożę. Trzymasz? No to trzymam. Ja harmonijkę i jadę. Pam, pam, pam. Dobra, mam. Ściągaj. Teraz tak. Ten sznurek będzie wieszał tutaj. To był prawy, a to był lewy. Dobra, dobra. I... Gotowy, ułożony scenariusz. Zobacz, czy widać go w tym. Widać go w kadrze. Widać, widać. A ma nie być widać? Masz się uśmiechnąć do kamery? Ale Jurek, ty jesteś ścięty bardzo. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia? Okej. Okay. No i tak na szerokokątnym jadę. No dobra. Gościa. Winę tu! Winę tu. Pięknie było. Boom stop, mamy to. No kochani, to przyszedł czas, że mogę opowiedzieć Wam, ile to wszystko wyszło z kwestii finansowej, bo postanowiłem, że dodatkowo do tego, co pokazałem, opowiem Wam, ile na to wszystko wydawałem. Clue całego tematu jest takie, że remont planowałem z dużym wyprzedzeniem, jak zwykle z brakiem czasu, żeby zacząć go wtedy, w danej chwili, gdy planowałem i miałem bardzo dużo czasu, żeby przygotować sobie wszystkie materiały wcześniej i taniej. I właśnie przygotowałem listę, ile co mnie kosztowało, więc troszeczkę Wam o tym poopowiadam. Pierwsze na liście są to gniazdka, przełączniki, artykuły elektryczne i budowlane. Dużo wcześniej zamówiłem sobie szpacheleczki, dużo taniej niż w popularnych marketach, jakieś packi, które mi się pozużywały, bo ja jestem majsterkowicz i lubię mieć wszystkie narzędzia, jakie są mi tylko do tego potrzebne. Tutaj poszło bardzo dużo przewodów, zamówiłem w sumie dwie rolki kabla, jedną rolkę 100-metrową 3x1,5 mm kwadrat, drugą rolkę 100-metrową 3x2,5 mm kwadrat. Oczywiście zużyliśmy tutaj po 30-40 metrów tego kabla, tego grubszego poszło może więcej, bo tam stropem do drugiego końca domu, więc uwzględniłem po pół rolki, po pół ceny z rolki, tam jest chyba po 150 zł, czy tam 100, 120 zł zależnie. W sumie uzbierało się tego 1200 zł. Drugi na liście to jest biurko, panele, są to ramy do tych paneli akustycznych, które mam wykonane w pokoju, stół, czyli ten, który jest tutaj przy mnie, i parapet, ten prawdziwy, biały, ładny. To wszystko robili moi szwagrowie, więc wyszło też dużo, dużo taniej. Wyszło to 1300 zł. Do tego dochodzi dostawka pod komputer i schowek na listwę jeszcze pod biurkiem. Dodatkowo w tym są otwornice, zrobione otwory, no wszystko, wszystko praktycznie na gotowo. Kamień na ścianę, to ten za mną.
udało się kupić poza oficjalnym źródłem dystrybucji i to Wam zostawię w tajemnicy za nawet nie połowę ceny, 400 zł. Kolejne to są za mną, dwie. Jedna jest tutaj, druga jest na drugiej ścianie, to są reklamy z D-Bondu. Początkowo firma chciała 4200 zł, ale po głębszych tam negocjacjach, tym bardziej, że jestem stałym klientem, udało się to wykonać za 3400 zł. Pewnie mógłbym znaleźć jeszcze tańsze oferty w internecie, bo nawet za 700, 800 czy 1000 zł od sztuki takie rzeczy widziałem, ale wolałem zaufać firmie, z którą mam doświadczenie, wolę dać zarobić swoim lokalsom, ludziom, którzy zrobili już dla mnie wiele projektów i wiem, że zawsze było to wykonane bardzo profesjonalnie i tak również jest w tym przypadku. 3400 zł poszło na reklamy z D-Bondu. Kolejne na liście to są lampy z Ali. Wiadomo z jakiego portalu. Wyszło to 500 zł. Są to cztery lampeczki tutaj w rogach, świecące punktowo na ścianę, rozpraszające też światło na kamieniach i na heksagonach, o których będzie za chwilę, a także karnisz bardzo fajny, LEDowy, modny, za chwileczkę też w przebitkach będzie to pokazane. Wyszło to 500 zł. Udało się sporo zaoszczędzić, bo jakbym to kupował w Polsce, to wyszłoby 700 czy też 800, jak żeśmy to sprawdzali z szefową. Kolejne na liście to taka troszkę wtopa, ale takie rzeczy też uwzględniałem, to jest parapet szafowej. Ten, z którego widzieliście z poprzedniego odcinka. Zmarnowaliśmy na to 70 zł. Kolejna rzecz to naklejka na ścianę. Czarna naklejka z wzorkiem waveformu, czyli wzoru ścieżki muzycznej, zamówiona również z Ali. Wyszło 40 zł. Cholernie ciężko się kleiło. Nogi do stołu. Stolik w stylu takim loftowym, 160 zł same nogi. Dość drogo, ale porządnie, fajne, ze ślizgaczami, pasujące do mojego blatu, rewelacyjna jakość, malowane proszkowo, więc naprawdę tutaj spoko robota. Zamówione na popularnym serwisie polskim aukcyjnym. Kolejna pozycja to Castorama, kleje, farby itp. Czyli wiadomo, kleje do płytek, farby, grunty, jakieś tam folie, dodatkowe taśmy, jakieś śrubeczki, mocowania, dwugwinty do lampek, wszystkie pierdoły, które tylko brakowały podczas robienia, czy też odboje do paneli, do drzwi, bo wszystkie panele mają odboje od ścian, żeby się nie odbijały, nie rysowały, tak jak poprzednie mi zarysowały ściany. Drzwi mają odbój, żeby o reklamę też tak mocno nie uderzały. To wszystko jest zawarte tutaj. Jest to 600 zł. I to są naprawdę rzeczy, które musiałem kupić w markecie, czyli worki, też takie rzeczy, których nie dało się zamówić taniej przez internet. Panele i listwy przypodłogowe to jest 460 zł. Przy tak dużych kosztach, jakie i tak szły tutaj na dobrą jakość i ocenie paneli, które były już 3-letnie, dodatkowo były tutaj spuchnięte, postanowiliśmy, że no będzie to kropla w morzu wydatków i te 460 zł to naprawdę nie jest sporo, tym bardziej nie są to jakieś mega drogie panele. Kolejna rzecz na liście to są heksagony, czyli to, co widzicie u mnie na ścianie, na tamtej ścianie z Oasisem, to jest 450 zł. Bardzo fajne heksagony, dodatkowo dzięki tym heksagonom udało się zamontować te lampki z AliExpress, które miały kategorycznie słaby system montażu, ale dzięki poradzie znajomego, któremu dziękuję, udało się to fajnie zrobić. Widzieliście to na odcinku chyba bodajże drugim z remontu. Kolejna rzecz załatwiona sporo taniej, bo to jest roleta na okno i nowa moskitiera na komary. Mam tutaj moskitier od zewnątrz i roletę od środka. Te dwa elementy udało się załatwić nówki sztuki od znajomej firmy, która robi mi też takie rzeczy na co dzień. To jest 75 zł. Wełna na panele. To kolejna pozycja na liście. Wyszło 210 zł. Paneli tak naprawdę jest 8. Wełna była pakowana po 3 panele, po 3 plastry wełny w paczce. Kupiłem tutaj bardzo drogą wełnę, nie najdroższą, ale poprzednia wełna, którą kupowałem, był to Rockwool Rockton. Ona by kosztowała 80 zł. Tutaj wyszło na Rockwool Front Rock, Rockton Front Rock. Taka wełna, którą kładzie się na elewację zewnętrzną. Jest bardzo twarda i bardzo gęsta, ciężka. No jest droga, wyszło 210 zł, ale nie żałowałem. Chciałem mieć w końcu to wszystko, tak jak sobie wymarzyłem. Agrowłóknina na panele akustyczne. Tutaj mega wtopa, słuchajcie. Można było taką agrowłókninę kupić sporo taniej. Wydaliśmy na to 110 zł. Mogliśmy zamówić agrowłókninę w rolce. Przez Allegro wyszłoby 40 zł. Niestety kupiłem to w lokalnych sklepach ogrodniczych, w wielkiej hurtowni. Myślałem, że będzie taniej. Podejście od kasy reklamacji nie uwzględnia się. Łosiem jest się tylko raz. Więc nauczka na przyszłość. Agrowłóknina w rolce. Dużo taniej na internecie.
albo po prostu w rolce w jakimś sklepie. Ja kupowałem z rolki, ale z metra dziętu. Było drogo. Fronty na panele akustyczne to są te ładnie wycięte rzeczy, o które mnie też pytaliście. Robiła mi je w 100% zaprzyjaźniona firma od takich rzeczy craftingowych, które robią w drewnie na co dzień. Ja ich nazywam rzeźbiarze z drewna. Robią bardzo fajne rzeczy na co dzień. Tutaj też polecam. Link do tej firmy macie w opisie pod filmem. 500 zł polskich po mega dobrej cenie i po mega fajnej znajomości. Tablica zadań na ścianę. Tu jest tablica zadań szklana, czarna, wyglądająca trochę jak płyta indukcyjna od gazówki. Wyszło to 80 zł, ale mega stylowa. Bardzo fajnie pasuje do całego pokoju. I na koniec taka pozycja, która jest taką moją trochę fanaberią, co zauważył też kolega Maciek. Ja bardzo lubię czystość. Nawet jak jest remont, to remont, wiecie, kojarzy się z brudem, z gładziem, z syfą i z syfem. Ja muszę sobie zawsze codziennie albo 2-3 albo 5 razy dziennie poodkurzać. I dodatkowo lubię wciągać gładź moim super odkurzaczem, bo mam takie bardzo fajne worki antyalergiczne i ten syf w ogóle nie brudzi silnika, tej komory, gdzie jest worek. Są to bardzo drogie worki. System Electrolux S-Bag i worki anti-allergy. Komuś, kto ma takie odkurzacze z systemem S-Bag, te worki bardzo, bardzo polecam. Używam ich na co dzień, zresztą nie bez powodu, bo też jestem alergikiem. Jeden worek kosztuje 8 zł, worków mi poszło za 50 zł. Całość wychodzi, uwaga, 9605 zł polskich. W tym nie ma uwzględnionej roboty budowlańców, bo budowlańcem byłem ja, z czego jestem bardzo dumny. Jest to 5 tygodni czasu po godzinach, jak wiecie, pracuję też zawodowo na etacie, mam dużo innych jeszcze tematów, dzieci, żonę, więc to było naprawdę po godzinach robione, tydzień urlopu tylko wzięty w pracy, ale reszta to robota po godzinach. Gdybym tutaj doliczył robotę budowlańców, wyszłoby pewnie sporo, sporo więcej. Ale są też plusy, bo udało się zarobić na remoncie. Zapytacie, w jaki sposób? Ano w taki sposób, że sprzedałem stare biurko i komodę, czyli taką dostawkę, która była do niego dołączona za 450 zł. Bagatela, jeszcze więcej niż za to zapłaciłem, ale inflacja jest, wiadomo jak to jest. Zresztą takie życie przedsiębiorcy. Szwagry były tanie. No. Dzięki szwagry. No i słuchajcie, ostatnia pozycja, którą postanowiłem dodać do ogólnego rozpisku remontów, to taka śmieszna pozycja zwana w Polsce hajsy z YouTube'a. Tutaj mam plus 500 zł do rozpiski. Uwzględniłem pieniądze, które zebrałem już od czasów porównań instrumentów i nawet jeszcze wcześniej po prostu z wyświetleń, z reklam, chyba z roku czasu. Naliczyłem, że jest to 500 zł i pomniejszyłem tą ogólną sumę kwoty wydaną na remont. Całość wyszła po odliczeniu rachunku zysków i strat 8655 zł polskich z mojej i szefowej kieszeni. I w tym miejscu jeszcze ogromne, ogromne, wielkie podziękowania dla ludzi remontu. Najważniejsze podziękowania dla mojej kochanej żony, czyli szefowej, która była całą głową tego projektu i pomysłu. Ja miałem oczywiście też kilka swoich wirtualnych, fizycznych, mózgowych przebitek, czyli te moje panele na przykład na ścianę, czy też kamień, ale głównie ona myślała nad tym całym wizualnym efektem i naprawdę moim zdaniem wyszło rewelacyjnie, a lepiej niż się na pewno spodziewałem. Tutaj ogromnie, ogromnie dziękuję, kochanie. Drugie mega, mega dzięki dla pomocnika, który wbił na pierwszym odcinku pierwszą szpachelkę w ścianę, zrywał dużą fototapetę oazisów. Maćku, dziękuję Ci pięknie za pomoc w remoncie, za to, że bezinteresownie przyjechałeś do mnie. Będzie 1000 km, bo byłeś tutaj dwa razy. Na pierwszym odcinku jesteś gościem i na ostatnim odcinku jesteś gościem. Przejdźcie sobie sami, ile kosztuje przejechanie 100 km. Maciek przejechał do mnie 1000. Dziękuję, Maćku. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ostatnia osoba, której chciałbym podziękować w tym miejscu, to Andrzej Augustynek, który przyjechał na koniec i jest też gwiazdą tego odcinka zresztą, na pomoc nam i spotkanie się z Maćkiem ze mną w tym studio, taką mini parapetówkę, której oczywiście no nie było fizycznie, ale pomagał nam wieszać te panele akustyczne, które lekkie nie były. On na co dzień też rzeźbi w drewnie, pomalował tutaj nam jeszcze boki tych paneli, wyszło naprawdę całość rewelacyjnie. Andrzeju, ogromne, ogromne dzięki Tobie. Dziękuję również wszystkim tym, którzy wpłacali swoje pieniądze ciężko zarobione też na ten remont. Ja nie robiłem jakiejś ekstra zbiórki, nie żebrałem, nie prosiłem, to Wy sami chcieliście i ten gest z Waszego serca mega, mega się liczy. Za to Wam bardzo, bardzo
Dziękuję. I na koniec jeszcze takie odkrycie remontu. Najbardziej przydatny przyrząd podczas remontu to okazała się rzecz kuchenna, odebrana z kuchni szefowej. Spryskiwacz do tortów. Taka tam spryskiwacz, mała buteleczka. Tym spryskiwaczem nawilżaliśmy sobie ścianę, żeby skuć te zbite tynki z tym klejem do tapicerki i resztą gąbki, to odchodziło dużo, dużo lepiej. A potem ten sam spryskiwacz wykorzystałem do gruntowania ścian. Tak, do gruntowania ścian. Miałem tutaj bardzo fajnie położone gładzie, nie trzeba było tego ławkowcem wcierać, tylko tutaj w cementowo-wapienny powcierałem ławkowcem, a w całą resztę sufit ściany poszło to gruntowanie dużo, dużo, dużo szybciej spryskiwaczem. No i jeszcze tym spryskiwaczem impregnowałem kamień, więc wszystko wyszło dwa razy szybciej. Więc to takie odkrycie remontu. Wtopa remontu, no to nasz sympatyczny parapet, który okazał się za mały, za szeroki i jednocześnie brzydki. O, tak powiem, ładnie brzydki. No i takie trochę zawód remontu, mogę powiedzieć, taka mniej sympatyczna chwila, no to to, że nie wyszło mi ścieranie gładzi na mokro. Chociaż to by wyszło, to by wyszło naprawdę, ale bardziej nie wyszło nakładanie jej wałkiem. To tak cholernie brudna robota, że ja jestem do tego po prostu niestworzony. Zdecydowanie bardziej nakładałoby się to pistoletem, malowałoby się to pistoletem i nie trzeba by było tak wtedy dużo tej gładzi ścierać. No ale najlepsze metody podobno to te proste metody, nawet i starożytne. No to tyle ode mnie, a teraz zapraszam na kilka przebitek z mojego nowego Centrum Dowodzenia Akademii Keyboardu 2.0. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam, Jerzy Strużycki, Akademia Keyboardu, Keyboardway.